W sobotę, 27 kwietnia po godzinie 20, czterech młodych ludzi wdrapało się na wieżę telekomunikacyjną. Natychmiast została powiadomiona policja i straż pożarna. Nie zabrakło zwykłych gapiów, no bo i wydarzenie było niecodzienne. Ułańska fantazja młodych ludzi będzie ich sporo kosztować. Policja już sporządziła wnioski do sądu grodzkiego. Młodzieńcami z fantazją okazali się mieszkańcy Goleniowa. Mariusz Z., lat 25, Krzysztof M., lat 24, Arkadiusz P., lat 28 i Damian K., lat 24. Wszyscy byli po spożyciu alkoholu. Najbardziej agresywny okazał się Arkadiusz P., który we krwi miał 1,27 promila alkoholu. Odwieziony został do Izby Wytrzeźwień w Szczecinie. To już kolejny przypadek wejścia na wieżę telekomunikacyjną. Być może takich akcji można by uniknąć, gdyby właściciel zabezpieczył wejście na wieżę. Chętnych do przeżycia mocnych wrażeń, jak widać, nie brakuje.